każdej strony zalewają nas informacje. Mamy bardzo dużo wiedzy dostępnej w internecie. Możemy w dowolnym momencie po nią sięgnąć. I teraz pytanie, czym odróżnić dobrą wiedzę od złej wiedzy? Jak z tej wiedzy potem korzystać? Jak budować nawyki? Czy te nawyki są potrzebne, aby gdzieś w życiu dojść, aby osiągnąć sukces? Co oczywiście dla każdego będzie czymś innym. Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dniu dzisiejszym. Gościem podcastu będzie Adam Gospodarczyk. Zastanowimy się wspólnie, jak zbudować dobry system, aby wyciągać z niego jak najwięcej wiedzy, a potem tę wiedzę wdrażać i osiągać sukcesy. Zapraszam Cię. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. System zdobywania wiedzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie w nieco innym charakterze niż zwykle. Zazwyczaj widzicie moją gadającą głowę albo słyszycie tylko mój głos, jeżeli słuchacie podcastu w aplikacjach. Mamy specjalnego gościa Adama Gospodarczyka, Overmenta, który jest moim bliskim przyjacielem. Adamie, witam Cię oficjalnie. Cześć, witam Cię. Przede wszystkim dzięki za możliwość pogadania. Mam nadzieję, że tutaj dowiemy się czegoś ciekawego. No i tyle. Zaczynajmy. Tak. My z Adamem bardzo często wymieniamy się takimi, myślę, bardzo konstruktywnymi opiniami i staramy się mocno gdzieś tam w kierunku takiego świadomego rozwoju te nasze kariery popychać. Adam zajmuje się automatyzacją biznesu. Zresztą Adam, powiedz, czym się zajmujesz, to myślę, że będzie lepsze. W zasadzie tych rzeczy jest bardzo dużo. Obecnie moja działalność skupia się przede wszystkim na rozwoju działalności w internecie i to pod różnymi markami. Jestem zaangażowany w rozwój inicjatywy Overment. Jest to moja główna, czyli mój kanał na YouTubie, który w ramach którego dzielę się swoją wiedzą z programistami. A jest drugi obszar, czyli zautomatyzowani.pl. Jest to marka, która jest skupiona wokół automatyzacji biznesu i sprytnego wykorzystania narzędzi. No i jestem zaangażowany również w serwis edweb.pl, w ramach którego również dzielimy się wiedzą z programistami, designerami oraz fotografami, sprzedając czy oferując kursy online. Także jak widzicie, jest tego całkiem sporo i po drodze jeszcze byłem zaangażowany w przeprogramowani.pl, czyli kolejną inicjatywę, która patrzy nieco szerzej na temat programowania. No. Tak, co nas tutaj, Adam, łączy? No, ja jestem, wiesz, bardziej od Excela, tam trochę znam angielskiego, rozumiem, jak działa praca w korporacji, ale też siedzę mocno w marketingu, sprzedaży. To są kompetencje, które prowadząc firmę, no raczej ciężko się bez nich obyć. Kwestie związane z delegowaniem. Ty masz bardzo dużo kompetencji, ja też mam ich kilka, myślę, że może nie aż tak dużo jak ty, ale co jest tutaj wspólnego? Co jest takim powodem tego, że tutaj dzisiaj się spotkaliśmy? Głównym motywem przewodnim tego odcinka to jest system zdobywania wiedzy. No, mając tyle kompetencji, jakoś trzeba było je pozyskać. Teraz, Adam, jak to się stało, że wiesz, ty umierzasz tyle? To jest pytanie, które zadaje mi praktycznie każdy, kto mnie poznaje trochę lepiej. Mi cały czas wydaje się, że jest zupełnie inaczej, że jest więcej rzeczy, że zdecydowanie więcej rzeczy jest, których nie wiem. No i to jest oczywiście prawda, natomiast ta wizja tego, że wiem tak dużo, jest raczej dla mnie odległa. Natomiast jak to się stało? Tak naprawdę całe moje życie jest poukładane w taki sposób, aby realizować pewien system, który nieustannie usprawniam. System ten opiera się o to, aby pozyskiwać wiedzę ze sprawdzonych źródeł w regularny sposób, no i właśnie ciągle każdego dnia usprawniać siebie. To nie jest tak, że od rana do wieczora żyję tylko właśnie pod dyktando tego systemu, natomiast tutaj przede wszystkim chodzi o pewne małe kroki. No i tak jak mówię, szczegóły tego systemu, które opracowałem przez kilka ostatnich lat. No i w zasadzie tyle. Myślę, że możemy o tym porozmawiać, bo w zasadzie taki system chyba nas łączy, Michale, nie? Czyli ty też realizujesz codziennie pewne aktywności, które sprawiają, że każdego dnia jesteś coraz dalej niż byłeś, nie?
No dokładnie, w sensie sukces nie dzieje się z dnia na dzień i znowu dla każdego z nas sukcesem będzie coś innego. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na to, jak ja budowałem firmę, albo na przykład na to, jak ty się zmieniłeś przez te ostatnie lata, o tym też będzie okazja porozmawiać, ale może niekoniecznie w dzisiejszym odcinku, to to nie działo się z dnia na dzień. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiej gratyfikacji na cztery, czyli zamawiasz dzisiaj na Allegro, a jutro przychodzi paczka, jak nie przychodzi paczka, to piszesz do dostawcy, dlaczego jeszcze jej nie ma, albo bezpośrednio do osoby, od której tę paczkę kupiłeś. A patrząc na nasze, wiesz, działalności na przestrzeni ostatnich miesięcy czy ostatnich lat, to zawsze były małe zmiany w dniu, czyli codziennie tak. Jakaś taka mrówcza praca, tak ładnie nazywana nawykami, nie? Tak, i oczywiście, wiesz, tak jak zadałeś mi pytanie, skąd ty tyle wiesz, skąd masz tyle kompetencji, no właśnie, to się nie wydarzyło z dnia na dzień, to była praca, wiele lat pracy i w zasadzie jest cały czas ta praca, którą rozwijam i jak to generalnie wygląda, bo to nie jest tak, że każdego dnia poświęcam masę energii do tego, żeby czytać książki, rozwijać jakieś nowe aplikacje czy nagrywać materiały. To wszystko jest oparte o system nawyków, który wyrobiłem wykorzystując m.in. wiedzę z książki Atomic Habits, nie pamiętam autora, natomiast na pewno znajdziecie po tytule. I druga książka, która pewną rzecz uświadamia, o której powiedziałeś, Michał, to jest The Compound Effect. Jest to książka, która tłumaczy, czym jest procent składany, natomiast nie w kontekście takim czysto matematyczno-ekonomicznym, tylko bardziej w kontekście życiowym, czyli każda nasza... Wyobraźcie sobie, że robicie jedną pompkę w ciągu dnia, i z każdego dnia dodaje się jedną, nie? I oczywiście nie dzieje się tak w nieskończoność, natomiast sam fakt realizacji treningów regularnie w odpowiednich odstępach i dbanie o jakieś tam podstawowe elementy diety sprawia, że wyrabiacie w sobie formę i jesteście w stanie robić więcej. I potencjalnie jedna pompka nie brzmi dużo, a tak naprawdę chodzi o to, żeby każdego dnia robić troszkę więcej na granicy swoich obecnych możliwości. I to też jest istotne, aby z jednej strony nie przekraczać możliwości, które dzisiaj mamy i nie porównywać się do innych, bo jest to źródło wielkiej frustracji, ale też nie działać w ramach swojej strefy komfortu. Zawsze lepiej działać jest właśnie na granicy. Tak, i to jeszcze wiesz, jedna sprawa warta dodania. My ludzie mamy takie skrzywienie, że nam się dużo rzeczy wydaje. W sensie rzeczywistość jest jaka jest, a my w jakiś tam sposób się do niej odnosimy. I teraz jak ja wrzucałem na storiesy swego czasu aplikację eTutor, to była aplikacja, z której uczyłem się języka angielskiego, teraz już zaprzestałem, przerobiłem tam chyba wszystkie materiały, przez jakiś czas ją gdzieś tam atakowałem regularnie, po 10 minut dziennie dostawałem pytania od instagramowiczów, osób, które mnie tam śledzą: Michał, ale to tylko 10 minut dziennie, czego ty się tam nauczysz za 10 minut? No tak, w ciągu dnia jest to 10 minut, ale jeżeli przemnożę to razy 7, to mam tych minut już 70 w ciągu tygodnia. W ciągu miesiąca uzbieram jakieś, ile? 300 minut, co daje mi plus minus, jakbyśmy sobie to podzielili przez 60, jakieś 5 godzin, w zależności od tego, ile miesiąc ma dni. A więc w skali roku... To jest prawie dzień pracy, nie? Tak, a w skali roku... W ciągu miesiąca. Dokładnie, 5 razy, wiesz, 12 razy 5 w skali roku poświęciłem 72 godziny na naukę języka angielskiego w ubiegłym roku. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No moim zdaniem to nie jest mało. 72 godziny to praktycznie pół miesiąca pracy siedziałem nad językiem angielskim. Czy mi to z dnia na dzień powodowało jakąś eksplozję i zmianę w słownictwie? No nie. Ale dorzucałem do tego słuchanie w języku angielskim, gdzieś tam jak pracowałem jeszcze w korporacji rozmowy. I takie małe kroczki, wystawianie się, eksponowanie się na ten język angielski spowodowało, że teraz mogę na przykład słuchać książek w tym języku i nie mam z tym żadnego problemu. Znowu, to był nawyk. Tak, i poruszasz teraz bardzo ważny element, czyli znajomość języka angielskiego. Tutaj chciałbym porozmawiać tak naprawdę, czy poruszyć temat źródeł wiedzy i jakości tych źródeł wiedzy. I nie da się ukryć, że no, na całym świecie żyje zdecydowanie więcej ludzi, którzy mówią po angielsku, niż tych, którzy mówią po polsku. I co za tym idzie, internet również jest przepełniony wiedzą w języku angielskim i jesteśmy w stanie znaleźć informacje niemalże na każdy temat. W języku polskim już niestety to tak nie wygląda. A dodatkowo często, że tak powiem, źródło, czyli na przykład jesteś
eksperci bądź naukowcy, którzy badają jakieś konkretne obszary, no oni mówią w języku angielskim. Także jeżeli mamy do czynienia z materiałami w języku polskim, to z drobnymi wyjątkami, ale w znacznej większości przypadków mamy do czynienia z wiedzą przetworzoną. Czyli znowu mamy tutaj pewną barierę, znamy efekt głuchego telefonu. No i jeżeli mamy 10 ekspertów w Polsce, którzy powtarzają wiedzę zasłyszaną od kogoś, no to wiadomo, że ta wiedza jest przekształcona i zniekształcona. Dlatego ja osobiście w zasadzie wyłącznie, może nie wyłącznie, ale w bardzo dużym stopniu czerpię wiedzę właśnie u źródeł. Jest to bardzo, bardzo, bardzo istotne dla mnie, aby no nie wiem, jeżeli mam w moim przypadku twórcę jakiegoś języka programowania i on się udziela w społeczności, prowadzi swoje, nie wiem, swojego bloga i tak dalej i porusza jakieś nowe tematy, to zdecydowanie wolę przeczytać jego wpis niż oglądać kurs jakiegoś autora w innym języku, czy nawet już wtedy bez znaczenia, czy po angielsku, czy po polsku. Natomiast chodzi tutaj o to, aby mądrze dobierać tutaj źródła wiedzy. No i to jednym z takich źródeł wiedzy są dla mnie książki. Jest to absolutny priorytet, jeżeli chodzi o mój rozwój, czyli czytam bardzo dużo książek i można to zresztą zobaczyć na moim profilu Goodreads. Jest to taki serwis społecznościowy, gdzie zapisuję, jakie książki przeczytałem. No i tam jest dość prosty system. Przede wszystkim wybór książki opieram o to, ile rekomendacji do mnie spłynęło, jeżeli chodzi o dany tytuł. A drugi dość ciekawy element dotyczy samych ocen w serwisie Goodreads. Okazuje się, że praktycznie każda książka, która posiada ocenę powyżej 4, jest warta przeczytania. I w zasadzie ta zasada nie zawiodła mnie jak do tej pory ani razu, a przeczytałem w zasadzie grubo ponad 100 książek. Także wydaje mi się, że takim kluczowym elementem jest to, aby dobrze dobierać źródła wiedzy, z których korzystamy, wokół których możemy budować solidny system nawyków. I to jest też ciekawe, wiesz, Adam, w jaki sposób ta wiedza do nas przychodzi, bo może się pojawić właśnie ta obawa 10 minut przełożona na książki. No bo czytam te książki, ale jakoś tak, nie wiem, no, nie zmienia to wiele w moim życiu. Uważam, że takie podejście jest dość, jakby to ładnie powiedzieć, złudne. Bo okazuje się, że jeżeli my się eksponujemy cały czas na tę wiedzę, tak było ze mną, wiesz. Ja słuchałem na przykład podcastów czy audiobooków. No podcasty to trochę, nie są może to, nie jest to to samo co książki, natomiast nadal jest tam wartość merytoryczna i leży to, powiedzmy, w okolicach tych książek, prawda? I teraz ja się, wiesz, tymi podcastami futrowałem w samochodzie, jadąc z korpo, wracając z korpo, jadąc do korpo i wracając z korpo, co spowodowało, że nagle jakoś ta wiedza marketingowa, sprzedażowa, wiesz, ten pomysł na biznes, jakoś to się gdzieś tak we mnie urodziło nagle, tak z dnia na dzień. Właśnie to się stało z dnia na dzień, ale potem jak ja, wiesz, rok, półtorej siedziałem i słuchałem tych różnych książek, bo książki też tam się znajdowały, czy podcasty. A więc czytanie książek, mimo że przeczytamy sobie tę całą książkę, zrozumiemy, co tam w niej jest napisane i może nie wdrożymy nawet z niej ani jednej rzeczy, może, ale nie wdrożymy jej dziś. Może się okazać, że w pewnym momencie w jakiś sposób ta wiedza trafi do naszej głowy. W sensie odpowiednie, nie wiem, dwa elementy się potrą wtedy, kiedy będą miały się potrzeć, a mogły się potrzeć dlatego, że my je tam włożyliśmy na przykład 2 lata temu czytając książkę. W nagły sposób gdzieś tam spłynęły one, bo one tam były, tylko my z nich nie czerpaliśmy. Dlatego właśnie, podobnie jak ty, uważam, że czytanie książek jest naprawdę istotne. I teraz na tyle mocno uważam, że jest to istotne, że naocznie dotknąłem takiej sytuacji. W momencie, gdy studiowałem, gdzieś koło drugiego, trzeciego roku studiów, jeden z moich takich najbliższych kolegów na tamte czasy zaczął się wysławiać w inny sposób. Jakby jak z nim rozmawiałem, to tak namacalnie poczułem, że tak jakby więcej wiedział ode mnie. Znacząco więcej ode mnie, ale znacząco więcej też od tej wersji siebie sprzed na przykład, nie wiem, pół roku. Zapytałem się go, co ty robisz, nie? Jak to się dzieje, że ty wydajesz się być inteligentniejszy, tak po prostu? Nic się w tobie nie zmieniło, wiesz, siedzimy razem w ławce, rozmawiamy na wykładach, natomiast te rozmowy już są na innym poziomie. On mówi, no w sumie to zacząłem czytać książki. I tak bardzo mnie to zmotywowało, tak bardzo mnie ta zmiana w nim urzekła, że ja stwierdziłem, nie no kurczę, ja też tak chcę, nie? Chcę mieć większy zasób słownictwa, większą wiedzę i stwierdziłem, że robię to samo. I to był taki przełomowy moment w moim życiu, kiedy ja z Michała, który
był nauczony, wiesz, jeszcze ze szkoły średniej czy z podstawówki tym, że lektury to trzeba czytać. Te lektury były może nie do końca ciekawe. Człowiek był do tego przymuszany, raczej nie sięgało się po książkę, przynajmniej w moim przypadku. Znowu, to jest mocno subiektywne, co mówię. Może też nacechowane ludźmi, z którymi chodziłem do szkoły, bo część z nich, szczególnie w podstawówce, miała podobnie. Byliśmy zmuszani do czytania i jakoś ten wstręt pozostał w życiu dorosłym. Ja dopiero ten wstręt odkręciłem, gdy ten kolega zaczął czytać i zobaczyłem, jakie to naprawdę daje, jakie to daje wartości. Jeszcze warto też, wiesz, wspomnieć, że właściwie, kiedy my jako ludzkość ruszyliśmy do przodu? No w momencie, kiedy wynaleźliśmy sobie pismo, nie? Mogliśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie cenną wiedzę. I teraz to, że my się urodziliśmy i nie czytamy i nie sięgamy do dobrych źródeł, co powoduje? No, nie jesteśmy w stanie dziś wymyśleć rzeczy, które przed nami wymyślili specjaliści poświęcający bardzo często całe życie jakiejś konkretnej dziedzinie. Przeczytanie dobrej książki poświęconej konkretnej dziedzinie to może być przepaść w ogóle wiedzy na nasz temat. Widziałem kiedyś nawet takiego mema, że książki to jest lek na własne zdanie, na własną opinię. Okej, okay, to ja teraz chciałem się, w sensie przyszedł mi do głowy jeszcze jeden cytat. Przede wszystkim nie jest istotne to, co wiesz, tylko to, co robisz, więc chodzi o to, żeby czytać dobre książki, ale jednocześnie jednak wyciągać coś z nich. I tak jak mówisz, nie musi się to dziać od razu, natomiast ten efekt połączonych kropek, czyli połączonych informacji, które w końcu przekształcają się w działanie, jest niesamowicie istotny. Poza tym wiedza teoretyczna nigdy nie zastąpi praktyki i wniosków, które możemy wyciągnąć właśnie z podejmowanych działań. Natomiast tak, chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, który wyleciał mi z głowy, właśnie o tym rozmawialiśmy. Tak, nic się nie stało, ja pociągnę. Zgadzam się z tobą, Adam, jak najbardziej. Praktyka jest istotna w tej materii. Natomiast, wiesz, no znowu, czytając książkę, może być takie, wiesz, ten efekt, przeczytałem książkę i nic z tym dalej nie zrobiłem, bo jakby nie wiem, jak to zastosować. Bardzo fajna, ciekawa książka, dowiedziałem się czegoś, ale to jeszcze nie jest ta scena, w której użyję tej wiedzy już dziś. Dobrym pomysłem w takiej sytuacji byłoby bardziej intencjonalne wybieranie książek. Przykład, w momencie, kiedy ja zastanawiałem się nad pierwszymi pracownikami, przeczytałem sobie na przykład Company of One, przeczytałem sobie kilka książek właśnie poświęconych tematowi delegowania, szukałem, wiesz, punktów widzenia, czy zatrudnić pierwszego pracownika, czy może nie zatrudnić, a jak już zatrudnię, to jak się z tym żyje, sprawdziłem sobie kursy online, no i na tej podstawie, będąc gdzieś tam, mając gdzieś na widoku zatrudnienie pierwszej osoby, chciałem się do tego teoretycznie przygotować i wyciągałem z tych książek elementy, które mnie interesują. Podobnie, wiesz, w przypadku rozwoju kariery, jak ktoś, nie wiem, zastanawia się nad zmianą pracy, zastanawia się nad podwyżką albo chciałby się przebranżowić, no to pewnie dobrze byłoby zasięgnąć trochę wiedzy teoretycznej, żeby lepiej się do tego przygotować, mając też na uwadze, żeby nie przesadzić. Mamy też osoby, które, wiesz, tak, uwielbiają czytać, robić kursy, a w sumie to na tym się kończy. No i właśnie to jest to, co powiedziałem i od razu przypomniało mi się, co chciałem jeszcze powiedzieć. Jest taki człowiek, nazywa się Naval Ravikant, jest to jeden z inwestorów z Doliny Krzemowej, mega mądry gość i on ostatnio, czytałem jego książkę, w której napisał o tym, że sam fakt, że czytamy książki i bodaj chodzi o 30 do 50 tytułów rocznie, czyli całkiem dużo, natomiast chodzi o to, że sam fakt, że to robimy, sprawia, że jesteśmy w ultra małej części społeczeństwa. To znaczy, że to tak jakby nas wyrzuca przed szereg i tutaj chodzi wyłącznie o sam fakt czytania książek. No i wiecie, ja na przestrzeni gdzieś tam swoich ostatnich lat przeczytałem mnóstwo książek i miałem do czynienia z wieloma różnymi ludźmi w ramach rozwoju moich różnych projektów. No i ci, którzy właśnie wystawali przed szereg, jeżeli można tak powiedzieć, zawsze charakteryzowało ich właśnie to, że jeżeli, nie wiem, odwiedzałem ich w domu, to żeby usiąść, musiałem przesunąć jakąś książkę, nie? Że po prostu książki były wszędzie i oni namiętnie czytali książki i bynajmniej gdzieś tam z całym szacunkiem do literatury rozrywkowej czy nie wiem, jakichś kryminałów i tak dalej. Natomiast głównie to były książki poświęcone tematom takim jak psychologia, jak rozwój biznesu, marketing, sprzedaż, pułapki myślenia i tak dalej. Więc no tak, to były naprawdę dobre książki. Znaczy to wiesz, jak się nawet pogada tutaj w tym środowisku osób, które
rozkręcają jakieś swoje biznesy, inne rzeczy i robią to skutecznie, robią to z sukcesem, no to jak się rzuca kilkoma tytułami, jak na przykład, wiesz, ten Atomic Habits, który poruszyłeś, to jest książka znana, tak? Wszyscy wiemy, co to jest w tym środowisku, bo każdy z nas, albo większość, nie? Każdy z nas, kto jakieś tam sukcesy większe w tym biznesie osiąga, kojarzy ten temat. Dlaczego? Tak, no właśnie ja z kolei zdecydowanie częściej spotykam się z... W momencie, gdy mówię o jakiejś książce, ktoś mówi, dopisuje do swojej listy, po czym naprawdę tylko garstka ludzi faktycznie czyta tą książkę, a jeszcze mniejsza część wyciąga z niej cokolwiek, nie? Więc, no, ale tak jest, nie? Wiesz, ja siedzę online, mniej osób spotyka może. Tak, natomiast, wiesz, tutaj chodzi też o to, że częstym takim argumentem dotyczącym czytania książek, a w zasadzie nie czytania książek, jest to, że nie mam czasu. No jasne, wszyscy mamy tyle samo czasu i to kwestia posiadania lub nieposiadania czasu, to jest kwestia naszych zobowiązań, priorytetów, czy w zasadzie priorytetu. I w zasadzie tyle. Czyli jesteśmy w stanie znaleźć czas na czytanie książek, tym bardziej, że teraz mamy audiobooki i nie wiem, ja wychodzę z psem, jadę samochodem albo po prostu odpoczywam i mam w uszach nie muzykę na Spotify'u, nie oglądam Netflixa, tylko mam konto w Audible i tam mam dostęp do wszystkich książek, które mnie interesują, więc tak, da się znaleźć czas na czytanie książek praktycznie w każdej sytuacji. Tak, i tutaj myślę, warto płynnie przejść do tego, jakich ludzi obserwować w internecie i czy w ogóle ich obserwować, no bo to mocno wiąże się z tym czasem. Jakby nie było Instagram, Facebook, LinkedIn czy inne social media, które lubimy paluszkiem miedzieć na telefonie, mocno te uwagę odciągają i kradną takie malutkie minutki, które mogłyby nam się przydać właśnie na to, żeby spożytkować je na edukację. Te 10 minut, które poświęcałem na naukę, to mogłoby 10 minut na Instagramie. Przecież co to jest 10 minut na Instagramie czy innym Facebooku? No nie jest to dużo. No, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopóki nie uruchomimy jakiejś aplikacji, która mierzy naszą aktywność w ramach naszych urządzeń mobilnych, nie? Czyli jakiegoś tabletu czy telefonu. Rescue Time jest coś takiego, można sobie też sprawdzić. Tak, plus dodatkowo obecnie systemy zarówno Android, jak i iOS mają wbudowane mierniki czasu i aktywności w różnych aplikacjach i można łatwo sprawdzić, ile czasu dziennie nasz telefon leży odłożony i ile czasu dziennie spędzamy w jakich aplikacjach. W moim przypadku znacznie wykraczało to ponad 2-3 godziny dziennie. A w niektórych przypadkach zdecydowanie więcej. No i jak patrzyłem na takie wykresy jeszcze jakiś czas temu, to nagle się okazywało, że faktycznie Messenger zabiera więcej czasu niż bym się tego spodziewał, nie? Więc sam fakt, na przykład teraz w tym momencie nie mam żadnych mediów społecznościowych na telefonie i to sprawia, że w zasadzie po niego nie sięgam. No i to na pewno oszczędza mnóstwo czasu, który teraz nieco inaczej wykorzystuję. A jeżeli chodzi o obserwowanie ludzi w internecie, no z tym też mam teraz duży dystans. Mam tylko garstkę ludzi, których obserwuję. Są to głównie podcasty, takie jak podcast Joe Rogana, czyli w zasadzie najpopularniejszy podcast na świecie. Kolejnym podcastem jest podcast Lexa Friedmana, który jest nieco bardziej techniczny, natomiast porusza bardzo ciekawe tematy na granicy technologii i naszej obecnej rzeczywistości. No i ostatecznie jest jeszcze podcast Rich Roll, który podobnie jak Lex Friedman i Joe Rogan porusza bardzo ciekawe tematy. Oczywiście nie oglądam tych wszystkich podcastów, ponieważ mógłbym robić tylko to. One trwają często po godzinę, dwie, trzy. Natomiast wybrane odcinki z wybranymi gośćmi są jak najbardziej w porządku. No i plus ja wybieram... Wybierając osoby, które śledzę w internecie, często opieram się o ich właśnie CV oraz doświadczenie i tym, czym obecnie się zajmują. Czyli na przykład jeżeli uczę się jakiegoś języka programowania bądź jakiejś nowej technologii, to idę do najlepszych, nie? I w ten sposób mam niemal pewność tego, że wiedza, która jest dostarczona, na którą poświęcam czas, jest po prostu najwyższej możliwej jakości. Tak, ja się tu bardzo pod tym podpinam. Nie ulegajmy złudzeniu przeglądania kanałów mediów społecznościowych w nadziei, że czegoś tam się dowiemy, czy czegoś się nauczymy. Jest masa tam wiedzy, natomiast pytanie, jak bardzo ta wiedza jest zweryfikowana. Tak. I to tyczy się... Plus chodzi tam jeszcze o proporcje, nie? No nie? Czyli przeglądając, scrollując Face'a powiedzmy 10 minut,
ile jesteś w stanie wyciągnąć tam wiedzy, a najczęściej czytamy jakieś artykuły, przepraszam, nagłówki artykułów, nie? Czyli jeżeli ktoś wrzuca coś wartościowego, to ile czasu nad tym spędzamy, a ile czasu oglądamy, nie wiem, nowe dziecko, które urodziło się znajomemu, albo jakiegoś śmiesznego kota, nie? Tak, albo jakąś bramkę, jak ktoś jest fanem piłki nożnej, czy zależy, no, co tam kto lubi, i clickbaitowe jakieś, wiesz, nagłówki, które wyskakują. Dlatego ja w sumie wyłączyłem, podobnie zresztą, Adam, jak ty, Walla na Facebooku. Jest taka fajna wtyczka, jest ich dużo, ale ja korzystam akurat z Undistracted. Undistracted pozwala wyłączyć całą tablicę, na przykład na Facebooku, na LinkedInie, na YouTubie, co powoduje, że w momencie, gdy włączam to medium społecznościowe, jakby nie było, jest ono moją pracą, mam fanpage, który liczy ponad 35 tysięcy podążających, więc muszę tam tym fanpage'em raz na jakiś czas się zaopiekować, wtedy włączam sobie ten feed, czyli tą całą ścianę, żeby widzieć ją na fanpage'u, ale nie oglądam tej mojej głównej ściany, bo tam zbyt dużo rzeczy mnie przyciągało. Chodzi przede wszystkim o gęstość czasu pracy. Nawet jeżeli pracujesz na etacie, to też ciebie dotyka. Okazuje się, że siedzisz jakieś nadgodziny, albo nie możesz się wyrobić z pracą, albo nie wiem, no nie możesz się w tym swoim grafiku odnaleźć. Zobacz, co się stanie, jeżeli przez tydzień nie będziesz oglądał social mediów. Zrób sobie taki prosty test. I tak. Osobiście ja uwielbiam grać w gry komputerowe, natomiast obecnie nie mam na to przestrzeni, mam za dużo pracy. Ale bywały takie czasy, kiedy ja siedziałem 8 godzin przed komputerem nad robotą, którą mógłbym spokojnie zrobić w 4. 4 bym sobie zrobił pracę, 4 bym sobie pograł. A tak to pracowałem przez 8 godzin, właściwie to nie pracowałem w 100%, odpoczywać to też nie odpoczywałem w tych 100%, no bo siedziałem przed komputerem i coś tam sobie powoli klikałem. Chodzi o właśnie tę gęstość wykonywania czynności. Nie ulegajmy złudzeniu, że jeżeli siedzieliśmy 8 godzin przed komputerem, to 8 godzin pracowaliśmy. To tak nie działa. Tak. No i wydaje mi się, że w kontekście tego, co powiedzieliśmy, i w kontekście tego, jak wygląda nasze obecne życie, to oczywiście nie chodzi o to, że to, co powiedzieliśmy, jest jedyną słuszną drogą, tylko bardziej chodzi o to, żeby wziąć coś z tego dla siebie, wykorzystać, wdrożyć w swoim życiu. Jeżeli wam się podoba, to super, jeżeli nie, to też super. I tak naprawdę też jak obserwujecie inne osoby w internecie, czy czytacie książki, no to nie warto brać tej wiedzy tak bardzo zero-jedynkowo do siebie. Życie każdego z nas jest inne, nasze doświadczenia są inne i tak naprawdę każdy z nas ma swój umysł i jest w stanie podejmować własne decyzje, więc do tego was tak naprawdę zachęcam. I nawet tutaj to, co my powiedzieliśmy, też warto kwestionować i brać, przepuszczać przez swój własny filtr. Tak. No i tyle. No i jak obserwujecie nas, a czujecie, że nie wnosimy wam wartości, to też nie ma w tym nic złego, żebyście przestali. Tak. Tu nie o to chodzi, że my jesteśmy jedynym prawdziwym, dobrym źródłem wiedzy i innych nie ma. My też zaliczamy się do tego worka, skoro jesteśmy twórcami. A więc na koniec cytat. Question authority, think for yourself, zapożyczone od Maćka Niserowicza, czyli kwestionuj autorytety i myśl za siebie. My nie znamy twojego kontekstu, weź coś z tego, no i użyj. Dzięki, Adam. Dzięki. No i tak nam się tutaj ten odcinek skończył. Jeżeli podobało ci się to, co dla ciebie przygotowaliśmy z Adamem, zachęcam cię do tego, abyś podzielił się z tym odcinkiem z jedną osobą. Tymczasem do usłyszenia albo do zobaczenia, jeżeli oglądasz nas na YouTube. W kolejnym odcinku to był Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!